przyrząd gołębi starnowa potrudnego, ponad 200 km. Wiatr idealnie prosto w dziób, czyli południowo-zachodni, przygotowuje grupkę do wysyłki. Pan Andrzej zamówił sobie sporą grupkę. Teraz druga partia, czyli żniwiarze. Przelecimy szybciutko je tutaj. Nie będę za bardzo się tutaj rozwodził, bo jest tych gołąbki naprawdę bardzo duża ilość. Ale tak co niektórego pokażę, a przy okazji opowiem, co należy robić, by wyhodowywać tak doskonałe gołębie. A więc przede wszystkim nie stosujemy żadnych suplementów diety. Suplementy diety wyniszczają organizmy. Mówiąc inaczej, zabijają je. Gołąb musi wyhodowany być naturalnie, czyli bogactwo ziaren, czyli dobrze zbilansowana karma, to jest podstawa. Dla przykładu ja stosuję karmę Eskę z Eupolu. Jest to karma tania, a przy tym bardzo dobrej jakości. Dzięki różnorodności ziaren tam znajdują się różne pierwiastki śladowe, które to właśnie powodują, że te gołębie są tak zdrowe, czyli sama natura. Nie ingerujemy chemią w młode organizmy, ponieważ te młode organizmy muszą najpierw nabyć własnej odporności immunologicznej, czyli by być zdrowym przez całe życie, muszą uodpornić się na warunki bytowania, czyli na środowisko, w którym przebywają. Ingerencja chemicznymi środkami powoduje, że zanikają te pierwotne predyspozycje i gołąb jest podatny na zachorowania. A więc już 12 żniwiarzy tutaj dałem. Teraz zerkniemy na drugą grupę, którą przygotowałem dla pana Andrzeja. Czyli zawsze to jest duży pakiet, to jest 10 plus 2 gratis. No, w tym wypadku damy coś z linii Stickelbaut Jan Arden, oświeżone Jansenami, jak na przykład ta samiczka. Tutaj jest przewagą szybkiej linii Jansena, a to po to się dodaje, by te gołębie miały coraz to lepszą orientację, a więc wyżymacze. Te gołębie są na wszystkie dystanse i również, jak widać, przede wszystkim budowa muskulatora. Na to zwracamy uwagę. Nie patrzymy w oczy, inne tam zabobony, ponieważ to nie ma żadnego wymiernika lotowego dla gołębia. Oczywiście ze względów estetycznych piękna. Możemy popatrzeć dorosłemu w oko, ponieważ to upiększa niejako nasz sport. Natomiast nie doszukujemy się żadnych tam tajemnych znaków. I tutaj linia Wiese van de Wegen. Z tej linii te gołąbki idealnie zdają egzamin. I kolejny Jan Arden. Też również samiczka tutaj. Czyli jak to widać, Andrzej otrzymuje pełne wyposażenie do nowego gołębnika, czyli grupę gołębi wręcz doskonałych, wszechstronnie przetestowanych. Dodam, że lubowałem się przez wiele lat w lotach pod wiatr, 650 km i również w tym roku dla młodych zastosuję prawdopodobnie ten lot, ponieważ no tutaj dziarne, no strasznie cudownie jest ten gołąbek. To jest cudo nad cudeńkami, no wystarczy spojrzeć bliziutko tutaj. To o czym zawsze mówię, tak ogonek ma się zachowywać i jedno piórko. Jan Arden z linii Jana de Ferta, linia 131, to była najsłynniejsza gołębica na świecie. I tu kolejna samisia. No to są gołąbki. A więc już mamy drugą grupę, czyli 10 plus 2, jakież to proste. I dorzucimy jeszcze trzeci pakiet. A tym razem to zrobimy miks. I tu maluszków dużo jeszcze takich mam, czyli najmłodsza generacja, ale tutaj jeden w jeden wykapanek, Jan Arden. I kolejny tutaj, Jan Arden, Stickelbaut. Jan Arden, budując swój szczep, zastosował m.in. gołębie od Stickelbauta, czyli gołębie posiadające cechę mordant, czyli powrócić do rodzinnego gniazda za wszelką cenę. No i tu jeszcze z puszkiem jaki cudowny gołąbek. O, to jest. No więc tutaj jest doskonały przegląd moich możliwości. Jak wspomniałem wcześniej, świeży grid, MMK, czysta woda. Witaminy AD3 plus E raz na 2 miesiące i kompleks B raz na miesiąc. Czyli te gołębie dotrzymały tylko raz witaminy do wody. No i kolejny tutaj gołąbek. No, ale tym się charakteryzują. Tu będą gdzie indziej te białe piórka się pojawia. Taki był ten słynny Eisele.
No i jak nic tutaj robimy, no to tych żniwiarzy trzeba dorzucić. Czyli i tak hodowca puści je na wolne parowanie. A tak zwana hodowla użytkowa. Moim celem jest wyprowadzić gołębie czystości genetycznej, czyli bazując na podstawowych gołębiach, które znoszą hodowlę krewniaczą. To są gołębie linii Jansen, Stickelbaut i Arden. One się nadają takiej hodowli. Eksperymentowanie krewniacza z gołębiami rozszczepionymi genetycznie nic nie daje. Jest to ślepa uliczka. A więc tego nie należy stosować i tam bliżej jest do krzyżówki. Chcąc jednak hodowcom udostępnić materiał pierwszej klasy, trzeba wiele lat to budować. Nie podpierać się nazwiskami, jak to się odbywa, tam pierdoły hodowcy opowiadają. Natomiast ostro, intensywnie lotować i w ten czas można mówić o swoim szczepie. A więc tutaj przygotowałem tą drugą grupę. Zaraz bliskę trzecią już przygotujemy. Zaraz zbliżenie, żeby popatrzeć, jak one wyglądają z bliska. Andrzej już wcześniej otrzymał dwa duże pakiety, a więc łącznie 50 plus 10 gratisów, to jest 60 gołębi linii żniwiarzy, wyżymaczy i żeńców. Ci Ardeni na 1000 km na loty przez noc to są żeńcy, czyli gołębie bojowe. A więc prezentujemy bukiet kwiatów tradycyjnie dla Was, mili hodowcy. A który gołąbek dzisiaj wygra i kto wygra nagrodę młodeczka z hodowli Słoneczny Gołębnik, już niebawem zobaczymy. Pozdrawiam, Ryszard Losnowiec, Słoneczny Gołębnik, Polska! I bukiet kwiatów dla Was, mili hodowcy, grupka żniwiarzy. Nie bójcie się, nie bójcie się. No tutaj troszkę ordeników, no doskonałe gołębie. Doskonałe gołębie. A ty co mu tam robisz? Zejdź z niego, no młodziutki gołąbek jeszcze jest. No nic mu tam nie rób. No jeszcze już, jeszcze żółta główka. A tu Jansenik jest, ale to już babko mi wpadł. No i tutaj żeńcy. Żeńcy gołębie na wszystkie dystanse, a szczególnie na loty przez nos. A tu do krzyżówki również żniwiarzy, także ukwiecone gołąbki Ryszarda można zamawiać. W dalszej części sezonu jeszcze będę miał coś w ofercie, jak i również muszę przygotować na nagrody dla hodowców. A więc powodzenia, mili hodowcy. No halo? No jeszcze raz, jestem i bardzo, bardzo dziękuję, bo mówię, na trzecim locie pokazały pana gołębie szał wreszcie, no. A to kiedy? To, ja już tam nie pamiętam, kiedy? Dwa lata temu pan kupił? Tak, dwa lata temu od pana brałem i jako młodymi w ogóle nimi nie lotowałem, powiem panu. Jako młodymi nie lotowałem, dopiero wyciągnąłem jeszcze młode po nich, no i teraz lotuję już całym zespołem, no. A, czyli oryginałami i tymi młodymi po nich, tak? Tak, oryginałami i jest po prostu rewelacja, no. No to, ale jaką linię pan kupił w sumie, bo ja tam no, nie kojarzę za bardzo. No, te serworty. A, z tych żniwiarzy, te niebieskie pan sobie kupił? Tak. No to ładnie, no. To cieszę, że... Po prostu rewelacja, no, rewelacja. Bo brałem od trzech hodowców, od pana i od jeszcze dwóch. No to pan bije na głowę po prostu tych hodowców, no. No, poszczęściło się chyba, tak. Nie poszczęściło się. To jest po prostu rewelacja, no. No to, coś niesamowitego. No to cieszy, że ma pan satysfakcję, no bo w sumie po to pan kupował. Żeby tam były lepsze od pańskich gołąbków, a jak jeszcze szpicowo lądują, no to chyba to jest to, no nie? I ojciec na dwóch rotach mówi, że no przychodziły tam, były konkursy, ale mówi, że nie robią szału, ale teraz zrobiły szał na trzecim, na 300 już zrobiły szał, no. A, no one w sumie też nie wiarzę, to one będą na tej B dopiero, wie pan, taka rewelka dla nich jest, no. Tutaj stopniowo się tak rozkręcają, ale to spokojnie, bo to nie ma, żeby nie zapeszyć, no nie? To... No właśnie, no. Ale mówię, no, pokazały po prostu szał, no.
No świetnie. Mam troszkę takich telefonów. Ostatnio tu wysłałem gdzieś do Częstochowy, zawiozłem trochę, to hodowca też zafascynowany, zalatał wszystkie i mówi, jakie inteligentne, no. Mówi, one wszystko rozumieją, widzą tego, jak fajnie lądują. Tak. Zgadza się. Także dobry towar, dobry sort, no mówię, za przystępną cenę, ale tu skutek się liczy, żeby one rzeczywiście, kurde, rewelacyjnie leciały, no. No otóż to, mówię, na młode nie lotowałem, tylko poczekałem, wyciągnąłem jeszcze po nich młodych i dopiero teraz ognia przystałem zespołem, no wie pan, no jest rewelacja, no. Rewelacja. No dobra, co tu dużo mówić, życzę panu powodzenia w dalszej części sezonu, bo to dopiero... Dziękuję. Pierwsze koty za płoty. Niech się pan tam kiedyś odezwie. Zobaczymy, jak to dalej jest. No dobrze. I pozdrawiam i dziękuję bardzo. No, no ja również życzę wszystkiego najlepszego i do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Co tu dużo mówić? Życzę panu powodzenia.